Brytyjczycy nie są po naszej stronie. Cóż, może premier Lloyd boi się, że opanujemy Gdańsk? Musimy znaleźć jakiś inny sposób podróży. Widzę, że jest pan zdeterminowany, żeby wrócić do ojczyzny. Dla wielu z nas powrót do ojczyzny jest spełnieniem marzeń. Zobaczyć wolną Polskę nie pod zaborami to najwyższy zaszczyt. Zaplanowane zatem. Przewieziemy was przez Niemcy w 5 transzach. Pan pojedzie pierwszy i pierwszy stanie na polskiej ziemi. 8 kwietnia 1919 roku marszałek Foch wydał rozkaz regulujący terminy i porządek wyjazdu armii polskiej do kraju. Jako pierwsi do pociągów mieli wsiąść żołnierze z kwatery głównej generała Hallera. Operacja się udała. Jej sukces był możliwy m.in. dzięki sprawnej logistyce i zdyscyplinowanej armii Hallera.